Witajcie. Zabieram was dzisiaj do krainy ognia i lodu na wielką, przyrodniczą wycieczkę. Zapraszam do oglądania. Przed nami Islandia. Islandia położona jest w północnej części Oceanu Atlantyckiego, na wyspie Islandia i kilku mniejszych wyspach. Stolicą państwa i największym miastem jest Reykjavik, w którym mieszka około 36% z 380 tysięcy mieszkańców kraju. Islandia znajduje się pomiędzy Europą a Ameryką Północną. Geologicznie wyspa obejmuje części obu płyt kontynentalnych. Islandia jest 18. co do wielkości wyspą na świecie i 2. co do wielkości wyspą w Europie, po Wielkiej Brytanii, a przed Irlandią. Walutą Islandii jest korona islandzka, a językiem urzędowym język islandzki. Największą grupą etniczną po Islandczykach są Polacy, których jest tutaj ponad 20 tysięcy, co stanowi 5,6% populacji. Miejsce pierwsze. Reykjavik to stolica oraz największe miasto Islandii, położone w jej południowo-zachodniej części, nad Zatoką Faxa. Jest to najbardziej wysunięta na północ stolica świata. Na północ od Reykjaviku, w odległości 10 km, góruje masyw Esja. Reykjavik to urocze i niewielkie miasto z malutkimi, kolorowymi domami i bardziej przypomina prowincję niż stolicę kraju. Ta zaskakująca odmienność fascynuje turystów, a skandynawski klimat i wspaniała przyroda sprawiają, że chętnych do odwiedzenia stolicy Islandii jest wielu. Reykjavik jest uznawany przez historyków za pierwsze miejsce na Islandii, które zostało zasiedlone przez Wikingów. Miejsce drugie. Park Narodowy Thingvellir jest jednym z trzech obiektów wpisanych na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO na Islandii. Na południe od parku znajduje się Þingvallavatn, największe naturalne jezioro w Islandii. Dwie największe atrakcje w parku to odsłonięte północnoamerykańskie i euroazjatyckie płyty tektoniczne. Jest to jeden z niewielu regionów na świecie, gdzie można zobaczyć takie zjawisko na własne oczy, przebywając na lądzie. Miejsce trzecie. Błękitna Laguna. To uzdrowisko, które znajduje się na półwyspie Reykjanes w południowo-zachodniej Islandii i jest jedną z najpopularniejszych atrakcji tego kraju. Temperatura wody w lagunie utrzymuje się na stałym poziomie 39 stopni Celsjusza przez cały rok. Ponadto woda zawiera liczne minerały, które pomagają w chorobach skóry. Miejsce czwarte. Seljalandsfoss to wodospad południowej Islandii na rzece Seljalandsa, który początek bierze z lodowca Eyjafjallajökull. Wodospad położony jest na klifach dawnego wybrzeża. Osiąga on wysokość 60 metrów i maksymalną szerokość 15. Za kaskadą wodospadu znajduje się obszerna jaskinia,
do której można dostać się specjalną ścieżką. Miejsce piąte. Curry. To jezioro wulkaniczne o długości 270 metrów, szerokości 170 metrów i głębokości 55 metrów, które znajduje się wewnątrz krateru wulkanu Grímsnes w południowej Islandii. Miejsce szóste, Gullfoss. To po islandzku znaczy złoty wodospad, który znajduje się na rzece Hvíta. Składa się z dwóch kaskad. Pierwsza mierzy 11 metrów, druga, położona pod kątem w stosunku do pierwszej, ma wysokość 21 metrów. W każdej sekundzie przepływa przez niego 110 metrów sześciennych wody. Miejsce siódme. Jökulsárló lub inaczej Laguna Lodowcowa. Jest to jezioro w południowej Islandii, które powstaje z wody topniejącego lodowca Vatnajökull. Miejsce ósme. Kirjufell to góra o wysokości 463 metrów nad poziomem morza, która wznosi się na zachodnim wybrzeżu Islandii. Rozpoznawalna dzięki swojemu stożkowatemu kształtowi i dużej stromości. Na Kirjufell można się wspinać, jednak ze względu na strome ściany jest przeznaczona dla doświadczonych wspinaczy i to tylko przy dobrej pogodzie. Miejsce dziewiąte. Dyrholej. To niewielki półwysep, znany dawniej przez angielskich żeglarzy jako Cape Portland, położony w pobliżu miejscowości Vik i Myrdal. Uważa się, że Cypel był w przeszłości wyspą. Powstało na skutek podwodnej erupcji wulkanicznej 80 tysięcy lat temu. Wulkaniczne skały Dyrholej tworzą klify o wysokości dochodzącej do 120 metrów. Miejsce dziesiąte. Chwilisz. To obszar geotermalny, znajdujący się we wschodniej części góry wulkanicznej na Mafjall. Miejsce to słynie z wielu charakterystycznych form geotermalnych. Zobaczymy tutaj kilka basenów błotnych, w których gotuje się błoto, a na powierzchni powstają charakterystyczne bąble. Chwilisz znany jest również z fumaroli, czyli wyziewów ziemnych, z których wydobywa się para o zapachu siarki. Miejsce 11. Skaftafell. To park narodowy w Islandii, położony jest na południowym wybrzeżu wyspy, na terenach o dużej aktywności wulkanicznej. Teren parku jest regularnie nawiedzany przez kataklizmy, do których należą erupcje wulkanów i nagłe fale powodziowe, powstające na przedpolach lodowców. Blisko 80% powierzchni parku zajmuje lodowiec Vatnajökull, a krajobraz dopełniają liczne cieki wodne. Miejsce 12. Gjúfrabiwi to wodospad znajdujący się w wąskim kanionie. Zaledwie kilkaset metrów
od popularnego wodospadu Seljalandsfoss. Wejście do wąwozu i zobaczenie przed sobą potężnego strumienia spadającej wody jest niezwykłym doświadczeniem. Miejsce 13. Dettifoss to wodospad w północno-wschodniej Islandii. Poprzez obietość przepływu, jego szerokość i wysokość, jest to jeden z najbogatszych w energię wodospadów Europy. W 2011 roku wodospad służył za scenerię podczas kręcenia sceny otwierającej film Prometeusz w reżyserii Ridleya Scotta. Miejsce 14. Rent Sand to obszar przybrzeżny w fiordach zachodnich na Islandii. Charakterystyczną cechą w tym miejscu jest blado-czerwony, prawie różowy piasek. Wraz z wieloma ptakami morskimi plaża jest domem dla setek fok. Miejsce 15. Reynisfjara to czarna plaża zlokalizowana w pobliżu miasteczka Vík w południowej części Islandii. To, co wyróżnia Reynisfjarę spośród innych czarnych plaż, to bazaltowe kolumny na jednej z nabrzeżnych skał, piękna przybrzeżna jaskinia oraz charakterystyczne samotne skały Reynisdrangar stojące w oceanie nieopodal brzegu. To byłoby na tyle w dzisiejszym filmie. Żegnam Was, drodzy widzowie, i zapraszam do kolejnych ciekawych miejsc naszego kontynentu. Trzymajcie się. Hej!